Szanowni Państwo, proszę o uwagę. Nazywam się Łukasz Abgarowicz i jestem do pewnego stopnia gospodarzem tej wystawy. Pragnę serdecznie powitać Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, pana Bogdana Borusewicza. Jego eminencję, księdza arcybiskupa Kazimierza Nycza. Pana ministra Andrzeja Przewoźnika. Witam również pasterzy społeczności ormiańskiej w Polsce, księdza Cezarego Amosewicza i księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Proszę o zabranie głosu pana marszałka Senatu, pana Bogdana Borusewicza. Szanowni Państwo, witam wszystkich w progach Senatu. Wystawa, którą właśnie będziemy otwierać, jest poświęcona pamięci arcybiskupowi Józefowi Teodorowiczowi, znaczącemu wiele w historii Polski, Ormianinowi z pochodzenia, który był wielkim patriotą polskim i znaczącą postacią w Kościele katolickim. Dzisiaj Senat podjął uchwałę upamiętniającą jego postać, jego dokonanie. I dzisiaj też chcemy otworzyć wystawę, ponieważ postać arcybiskupa uległa zapomnieniu. Chcemy ją przypomnieć dla Polaków, dla naszych obywateli. Ponieważ jest to postać, jak mówiłem, bardzo znacząca w kilku aspektach. I w aspekcie polskim, polskiej polityki, i w aspekcie kościelnym. I w końcu jest przykładem, że ludzie z innymi korzeniami dobrze się żyli w Polsce. Pamiętali o tych korzeniach, to ich wzbogacało, ale jednocześnie tacy ludzie jak arcybiskup Teodorowicz budowali Polskę niepodległą, ugruntowywali tą niepodległość. Jest to przykład taki, który pokazuje, że można być, można mieć inne pochodzenie, że niekoniecznie to pochodzenie polskie jest konieczne do tego, żeby być dobrym Polakiem. I dlatego także Senat chciałby postać arcybiskupa przypomnieć. Chcę powiedzieć też, że inicjatorem i uchwały, i wystawy jest pan senator Abgarowicz. A teraz o zabranie głosu proszę księdza arcybiskupa Nycza. Szanowni Państwo, myślę, że mnie przede wszystkim pozostaje podziękowanie. Podziękowanie tym wszystkim, którzy sprawili, że dziś w Senacie jesteśmy świadkami otwarcia tej wystawy poświęconej człowiekowi, który był Ormianinem, a Polakiem z wyboru, arcybiskupowi
metropolcie lwowskiemu, urzędu ormiańskiego, który rzeczywiście, jak powiedział pan marszałek, nie jest postacią powszechnie znaną. Myślę, że to nie jest tylko kwestia Ormianów, którzy żyją dzisiaj w Polsce, ale to jest kwestia nas wszystkich, bo musimy pamiętać, że wśród wielkich postaci Kościoła okresu międzywojennego, także okresu I wojny światowej, właściwie XX wieku, pierwszego połowy, był i ksiądz arcybiskup, którego dzisiaj wspominamy, Teodorowicz, ale były takie postacie, jak ksiądz arcybiskup Wilczewski, także w Lwowie, ksiądz kardynał Kuzyła, ksiądz kardynał Sobieka w Krakowie, a w Warszawie, to wtedy właściwie w Gnieźnie, ksiądz kardynał Klon. Tak się stało, nie jest to pewnie przypadek, oczach Boży, że obaj ci wielcy ludzie, Teodorowicz, pogarli w tym samym roku odstępnie zaledwie kilku tygodni. Tak proszę zadać kawał pierwszego. Także muszę powiedzieć, że ta rocznica okrągła, która miała miejsce parę tygodni temu, przyczyniła się w znaczący sposób do tego, że kończy się nam jak jeszcze z jednej nowej strony mało znaleźć. Myślę, jestem przekonany, że ta wystawa i to wszystko, co się wiąże, w Polsce międzywojennej, przedwojennej także przyczyni się do tego, że poznamy tę wybitną, wielką postać, jaką był arcybiskup Józef Teodorowicz. Powiem tylko tyle, tu jest akurat wspomniane jego kaznodziejstwo. Z satysfakcją, z pewną malutką zazdrością dostałem takie taśmy od radia, słucham jego tak zwanych rekolekcji sejmowych z roku 1938. Tam widać, jak był głębokim człowiekiem, jeśli chodzi o ducha chrześcijańskiego, jak był wielkim patriotą, ale tam w tych płytach widać również, kiedy się je słucha dzisiaj po czasie, jak od strony formy i swojego fantastycznego głosu ten człowiek przemawiał i przyczyniał się do jedności między ludźmi w okresie pierwszej połowy, czy prawie pierwszej połowy wieku XX, ponieważ wtedy był arcybiskupem. Bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi. Bardzo serdecznie dziękuję temu, który zainspirował wystawę. Bardzo dziękuję i gratuluję wszystkim Ormianom w Polsce. I myślę, że będziemy się wspólnie uczyć, jak bogata była Polska międzywojenna, mając w Lwowie, polskim Lwowie przed wojną 4 metropolii. I nie było im pewnie też łatwo, ale potrafili zgodnie z sobą żyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam państwa do obejrzenia wystawy, do prowadzenia po niej. Aha, proszę uprzejmie. Ekscelencjo, szanowni państwo, dzisiejszy dzień jest wielkim wzruszeniem dla nas, Ormian polskich, ze względu na tą uchwałę, która została podjęta i na to, że mamy nadzieję, że jeszcze stanie się jedna sprawiedliwość, o której już mówiłem w Senacie, że doczesne szczątki arcybiskupa Józefa Teodorowicza powrócą na cmentarz Orląt Boskich, skąd zostały usunięte i do dnia dzisiejszego nieprzywrócone. Taka była wola Teodorowicza, żeby był pochowany nie w grobowcu, nie w katedrze, ale w zwykłym żołnierskim grobie na cmentarzu Orląt Boskich.